Coraz więcej dzieci dotkniętych jest przemocą. W skali kraju to aż co siódmy młody człowiek do 18 roku życia. Przemoc najczęściej stosują bliscy. Skala problemu jest ogromna, a dzieci bardzo często nie sygnalizują, że dzieje się im krzywda. Dzieci są takim klientem, którzy w zachowaniu, w zabawie pokazują, co się z nimi dzieje. Nie jest tak, że nie mówią. Może nie mówią słowami, nie mówią wprost, natomiast w takim materiale symbolicznym, w rozmowie, gdy się je pyta o to, gdy się z nimi rozmawia, to one powiedzą raczej, nie? Jeśli trafią na bezpieczne miejsce. Takim miejscem ma być otwarte w piątek Centrum Pomocy Dzieciom w Sosnowcu. Na wsparcie na wielu płaszczyznach mogą tu liczyć całe rodziny. Pomoc skierowana jest przede wszystkim do dzieci pokrzywdzonych przestępstwami. To jedyne takie miejsce w województwie śląskim. My przynieśliśmy tutaj wraz z Fundacją Dajmy Dzieciom Siłę model norweski Barnahus, który zakłada udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom w jednym miejscu z dobranymi specjalistami w taki sposób, żeby na wszystkie potrzeby w tej sytuacji dziecka odpowiedzieli. Dzięki temu mamy u siebie w zespole psychiatrę, terapeutów, pediatrę, mamy też prawnika, jest tutaj też w planach stworzenie za niedługo przyjaznego pokoju przesłuchań. Przedstawiciele Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która powołała do życia i finansowo wspiera Centra Pomocy Dzieciom w Polsce, chcieliby stworzyć przynajmniej po jednej takiej placówce w każdym województwie. To fundacja odpowiada również za pozyskiwanie specjalistów. W każdym z ośrodków dotychczas powstało 8. Pomoc może uzyskać jednocześnie do 200 rodzin. Bardzo ważne jest to, że to miejsce to jakby nie może, to nie jest samotna wyspa ci specjaliści, tylko żeby pomóc temu dziecku pokrzywdzonemu przestępstwem, to trzeba faktycznie współpracować z innymi instytucjami. Czyli dla nas taki podstawowy partner to jest ośrodek pomocy społecznej, to jest sąd, to jest prokuratura, to jest policja. Terapeuci nie są w stanie jednoznacznie określić, po jakim czasie widoczne są efekty pomocy, bo każdy przypadek jest indywidualny. Według wstępnych założeń kompleksowa opieka powinna trwać 6 miesięcy, ale może zostać przedłużona w zależności od potrzeb.